Słyszałeś? Słyszysz? Co? Nie słyszałem. Idziemy stąd. Wejherowo słynie ze swych zabytków, szczególnie Kalwaria, która znajduje się na wzgórzach Wejherowa, a także zabytkowe kościoły, rynek czy pałac z zespołem parkowym. Miłośnicy militariów kojarzą Wejherowo z czołgiem T-34, a ci, którzy interesują się motoryzacją, wiedzą, że powstała tutaj rekonstrukcja CWS T1. Jednak niewiele osób wie, jaką funkcję pełnił ten budynek znajdujący się za nami, który mieści się pomiędzy klasztorem a Pałacem Przebędowskich. A jest to zabytkowy obiekt, w którym kiedyś mieścił się browar, rozlewnia wód gazowanych i słodownia. Niektórzy ludzie powiadają, że w dawnych czasach browar należał kiedyś do zakonu franciszkanów, choćby ze względu na swoje korzystne położenie. Browar znajduje się tylko kilka kroków od zakonu. Dzisiaj pokażemy Wam, co znajduje się pod tym budynkiem. Niewiele osób wie, co znajduje się w tych podziemiach. Istnieją teorie na temat tuneli pod Wejherowem, które prowadzą m.in. właśnie do tego budynku. Ale dobra, koniec tego gadania. Materiał sam się nie złoży. Trzeba przyznać, że piwnice robią niesamowity efekt. Cały ten obszar składa się na wielką sieć pomieszczeń i przejść. Oczywiście nasz film nie odda tego, jak to naprawdę wygląda, ale uwierzcie, staramy się. Część ścian w tych podziemiach wykonana jest z ciosanego kamienia. W tym wypadku to jest w większości granit. Widzicie to? To wielkie beczki, wielkie drewniane beczki, w których rzekowało sobie wino. Trzeba przyznać, że robią one ogromne wrażenie, bo są potężnych rozmiarów. Kiedy ktoś chciał sobie przełożyć wino do innego zbiornika, korzystał właśnie z tych kraników. Jednak w większości beczek tych kraników już nie ma, bo zostały wywiezione pewnie na złom. Franciszkanie produkowali wino mszalne. Sprawdźmy, z czego są one zrobione. Drewno. Niestety, beczki są puste. Wina, panie! Wychodzi na to, że podziemia te mogą mieć 200 lat, a nawet jeszcze więcej. Zauważcie, że wówczas nie mieli koparek, musieli wykopać wielką dziurę ręcznie. Nieźle, prawda?
Istnieje teoria, że pod Wejherowem znajdują się tajemnicze tunele. Ludzie twierdzą, że idą one od kościoła Trójcy Świętej do ratusza, do kościoła Franciszkanów i potem skręcając do Pałacu Przebędowskich, po drodze zahaczając o właśnie winiarnię. Jednak czy jest to prawda? Niektóre pomieszczenia mają nawet po kilkanaście metrów. To jest właśnie chyba najwyższe z nich. Jako że mamy lipiec, temperatura na zewnątrz często dochodzi nawet do 35 stopni. A więc takie miejsca jak to świetnie schładzają. Tu może być ile, nie wiem, 10 stopni? Coś około tego. Wiecie, dlaczego nie wyburzono jeszcze tej winiarni? Prawdopodobnie właśnie dlatego. Z tego co czytałem, to piwnice te są zabytkowe. Stąd właśnie konserwator zabytków nie wyraził żadnej zgody na rozbiórkę. Masz? Słyszysz?